Akcja Pyrki. Wczoraj oglądanie. Wczoraj kurwa ciągnie gdzie się Pyrki. A potem jeszcze co innego. Co szczekasz, piesiu? Pójdź go może, żeby nie szczekał. Chodź. No chodź, chodź, chodź. Chodź, no. Już lepiej ci. Lepiej ci. Które sadzimy? Które chcesz, to są chcesz. Wrzucamy. Nie robisz pustych przejazdów? Tylko tyle. Tylko tyle, co tam jest? Ale to za domem, za stodołą tam? No, a te są te nowe. A tutaj są... To są te nowe tresy nowe, tak? Tak, to są wszystkie nowe, a te drugie tu są. To zasadzimy tych. Tyk może. Zasadzimy tych nowych, te sześć, a później na te przejdziemy. Te wysadzimy wszystkie chyba. Na te od Jonka, gdzie wsadzisz? A, no jeszcze od Jonka są. Mango billboarda też wsadzisz? Tak. Tam. I tutaj są te. No jak się nie uda do tego, to nie będzie jak już nie ma tego. To które bierzemy? Bierzemy te do paczki z gospodarki? Tyle jest od bagaty, bo tu są, bo tu było dużo dużych. Czy od agaty na tamto pole? Od agaty na tamto pole. Dobra, to weźmiemy te. Dobra, bierzemy najpierw te. No i te tu są, te gala. Dawaj. Tamte to najwcześniej. To jest mamo gala. Pyk. To jest gala. Dobra, to a to nowe. Wineta. To wineta to wszystkie jest... stąd? Dobrze. Nie no, nie wszystkie. U, kurwa. Bo może urwano deska, bo to się rozpierdzielają deski. Dobra. Starczy? Na trzy przejazdy. Starczy na... Tak, na bym powiedział, że na trzy przejazdy. Na trzy, no to akurat się zadowolę. Może jakie rękawajki tutaj? O, to się... O. Będę rosły. Przeżegnaj się. Będzie dobrze. Może co urośnie się. Nie no, będzie dobrze. Zrobił robotę z tyłu tym mulczerkiem, to będzie rosło. Dobra, jedziemy wysadzić, nie róbcie tego w domu. Nie jeździcie tak na sadzarce, to niebezpieczne, nie polecam. Ruła. O, tu mam opał, tu mam uchwyt. Rocky z nami idzie, bo przecież Rocky nie wytrzyma. Jedziemy. Opa. Pam, pam, pam. Dzisiaj mamy 21 kwiecień i sadzimy pyrki. Zawsze to było sadzone, jak była pogoda. Rok temu to żeśmy w majówkę, po majówce, między majówką siali. Pierwszy był zawsze święto, drugi dzień zawsze sadzenie ziemniaków. Kurwa, niewygodne te sadzarce. No i jedziemy. Dziecha stoi. I walimy na 6 grząbów. Wstępnie 6 grząbek tu zrobimy. Szwagier dojedzie, szwagra licho. Dobra, zobaczcie jaka mączka się zrobiła po taki tym, po mulczerze takim. Czemu po kolega wypożyczył, robił, no to z tołu skorzystał też, że miałem w domu, który nie było niestety. No i tak to wygląda. Dobra, będzie. Co? Czekaj, no wyjdę.
Ładuj, atakuj. Zobaczymy, jak to będzie szło. Poczekaj, wywalę tę paczkę jedną. A to za metko. Będzie przeszkadzała. Będzie przeszkadzała. Dobra, dzida. Stanę na razie na te redełka z lewej strony, gdzie może być twardo. Zobaczymy, jak będzie rado. No bo jedziesz mokrym tym, koło wpada w bruzdę mokrą. Ty, czekaj, czekaj, czekaj. Skręcimy trochę na śrubie. Poluzuj, czy nie? Skręcę trochę, bo koła w powietrzu idą. Niech do, wiesz, trochę wyjdzie, tył wyjdzie, a koła pójdą, bo kurde, ryje głęboko. O. Teraz elegancko jest. Pierwszy przejazd najgorszy, bo tam mokro od koła, nie? Niżej, niżej. Dobra, jedź jeszcze. Dobra. Dzida. Zimy. Tylko kurwa mówisz, że sam zimy. Pięknie wykiełkowały. Ale tak, tu gdzie ta woda? Widzisz, jakie? Masełko? Czekaj, bo ta kamera mi się przesunęła. Nie wiem, czy jest dobrze. Dobrze, no na palce? Zaciągnij na brodę od razu. Dobra, żeś na łeb wielki wziął, kurwa. No ja kurwa, luzuje się to gówno cały czas. Trzeba tą paskę kupić nową. A jak nie uspawać jako? Ale Zani, jak teraz tam była dobra? Dobrze działała. Da to starczy. No to do końca. O kurwa. Japa. Do końca ster. Starczy nam do końca tych. Może starczy. Lecą! Dobra, ognia! Dzida! To ile mamy tych? 2, 4, 6, 8. No i dobra. Kurwa! Trzymaj się! No! Co ty mi tu takimi truflami jakimiś? Dobra, energia! Trufle z Wawelu! Uważaj go z alkoholem, żeby się nie zajebał. Dobra, lecimy. Na niebieski. Na niebieski. Dobra, witamy was. W końcu testy! W końcu testy! Zaczynamy od testu na podwórku i zakładamy ejektorowe dysze. Chłopie, wiesz ile to ciema? Wiesz ile to kurde zejdzie? Bo to uszczelki, a pierdol. Kosowne są uszczelki? Nie, no uszczelki trzeba wyjąć, to trzeba wyjąć. To wiesz co ja bym zrobił? No. Dawaj wedereczko małe, wrzucimy wszystkie te, pozakładamy, potem poprzykręcamy, pozakładamy ładnie gumki. Gumki będzie zakładał? No trzeba, jakie uszczelnienie. Pozdrawiamy przedstawiciela Michała, mówił, żebyśmy założyli, zakładamy. Wiaderko, dobra, to idę po wiaderko. Dobra, daj, z wodą zalej wiadereczko od razu. Dobra. Dyszki ejektorowe, zobaczymy jak to będzie robił robotę w ogóle. Na jakiej zasadzie to działa, ty? Widzisz, to jest taki ten, to jest taki długi, ciśnienie będzie duże, wiesz? Z tych dyszy nie będą, wiesz, wiatr, no, nie wiatr. Taki cycek, zobacz. Że jest cycek bezpośredni, wiesz, to ciśnienie będzie się nawarstwiało pewnie. Będzie się, wiesz, no zobaczymy, zobaczymy. Jestem ciekaw. Dobra, nie, idę. Idź po wodę i no dobra, to zakładamy. Rękę, daj. Żeby nie zgubić. Jest tu uszczeleczka, pokaż jak to tu wygląda. Tu jest sitkowe. A, uszczelka jest w środku. O, w mordę.
Będziemy się bawić teraz. Może opryskiwać, że wpryskamy dzisiaj. No nic. Czekamy i działamy. O chłopie, oryginalna bateria to trzyma, a nie te co te zamienniki. Taką oryginalną kupić. Oryginalna to długo trzyma, bo tamte małe, tamte te stare, te wiesz, te zamienniki co kupiliśmy to gówno nie trzyma. Ale wiesz, ile one kosztowały. Cały chuj, z tą ładowarką. Dobra, rozkładamy beleczkę. Dziewiczy rejs. No nie. Czekaj. Nie, jeszcze do końca? Do końca dobiło, dobra. Tu już nie opuścisz, bo pamiętaj, że musimy tu odkręcić. Odkręć. Na sam dół tą belkę, na sam dół bym dał, ile się da najniżej. Spójrz najniżej. Kokardkę przywiesiliśmy. Musisz trzymać to palcem, to jest jedyny ten mankament, który mogliby poprawić, to opuszczanie, jakąś dźwigienkę do tego dorobić. Niżej, niżej. Wtedy nie będzie waliło tą belkę, nie? Już jest na full nisko? Nie, no już jest luz, ale... No to napnij ją, żeby była napięta. O! Ona sobie pływa. Dobra! Panowie, z Bogiem! Wjeżdżaj, zobaczymy jak będzie pryskało. Dwa bary, weź se... Stachu, prędkościomierz se odpal. Żeby było 6 na godzinę. Ale piękna ta pszenica tutaj. Chłopie, coś pięknego. Zobaczymy jak będzie. Na razie się dobrze zapowiada. Rektorowe dysze założone. Dzida! Ależ pięknie daje. To? Tam jest fotelik przypięty, no ten. No to ci mówię, 33 km tym zrobiłem kiedyś. Czuć grilla. Już zaczął się sezon. Zapaliłeś już? Napaliłeś tego grilla? Nie, tutaj gdzieś. A, myślę, że ci napalił grilla. No tak, no. Ale to pole jest równe. No bo ugor. Ale zobacz jaka pszenica, ale to będzie sypało, ojejku. Jeszcze tak po ugorze to sypa. A wiesz co, bo nie ma tego, nie założyliśmy dławika jeszcze na te węże. Jakby dławik to by fajnie operował tym, nie? No bez dławika. Ale nie, te ejektorowe dysze dorobią robotę. No ale ciągnik jak idzie. No pływa, no, ale nie da się tak ustawić, tak szybko regulować dźwignię, bo ta belka to by latała, bur po ma obelkę. Ona sobie, ona na morce też teraz pracuje. Bo jest ciśnienie nabił w ten w hydraulikę, to ona sobie na samym pracuje na tym, na sprężynie, tak ta belka chodzi, bo ona jest luźna. No. Nie wiem, ale... Dobrze, niech idzie. Dobra, to czekamy na niego. Idzie na dwa razy to przejedzie? Nie, braknie, jeden przejazd zostanie, ale 200... To, ale to tak połówkę, czy no. Nawet nie? Nie całą połówkę bierze, no. 200 na hektar. To ile to jeszcze takie? 20, 12 metrów. Działka gdzieś jest 20... Do 30 metrów mi się wydaje ta działka. Król złoty. No, do 30 metrów. Będziesz miał co posić. No i dobrze. No operator. No to. Przypierdoli tego korzenia i... Kurwa, ale stanie. Nie mówi. Pasek wyjebało, kurwa. Co? Jaki pasek? Gdzie to padzie? Ale jest pogoda piękna. Dzida. Coś pięknego. 1600 obrotów. Mamy ustawioną dawkę 200 litrów na hektar. Mamy ustawioną dawkę 200 litrów na hektar. Ja zaraz zamknę lewą lancę, żeby tego bagna nie pryskać. Dwa bary. Lanca. Na razie nie mamy zaworu stałociśniowego zamontowanego. Nie zaworu, tylko tego, tego ławika nie mamy zamontowanego. To niestety Nie bujemy ręce. Delikatnie. I trzyma ciśnienia. O, te sprężyny fajnie działają, bo nie zamyka się lanca, tylko ją trzyma na tym. A tu niestety ugor jest. No jest nierówne pole, ale i tak sobie daje super radę. Ja jestem zadowolony. A dużo... Za tą cenę jest petardo opryskiwacz. A dużo ludzi narzeka, że polskie produkty są w tej jakości. Każdy ma swoje, ile ludzi, tyle opinii.
ale ja też... na ten mój areał nie będę inwestował w opryskiwacz, który będzie wart, nie wiem, 30 tysięcy. Bo nie ma sensu, ale też cena tu grała rolę przede wszystkim, dlatego też został wybrany Biarcki, a nie jakiś Krukowiak, który był na przykład 2-3 razy droższy, dobra, nie? Niech się coś popsuje. Części masz od ręki, jedziesz do byle jakiego sklepu, kupisz, jest okej. Okay. Zakładasz, jedziesz w pole, nie martwisz się. Nie zamawiasz tej części, czekasz na nią później tam 2-3-4 dni czasami, może i nawet więcej, jak jest w sezonie ciężko dostępna, bo to różnie może być, nie tak? No tak, ogólnie rolę Biarckiego odgrała cena, która jest bardzo atrakcyjna do tego, co on oferuje. Wiadomo, jakieś zawsze wyjdą mankamenty, nie wszystko jest idealne, ale to są drobiazgi tak naprawdę. I za tą cenę no, jest naprawdę rewelacja sprzęt i na razie idzie pięknie. Zobaczcie, jaka pszenica jest. Pisali w komentarzach, gdzie Stachu będziesz miał pszenicę po uborze. Patrzcie. Pszenica po uborze. Chyba najlepsza pszenica, jaka u Stacha kiedykolwiek była na ten moment. Można. Po ubor ma to do siebie, że ta różnica może nie jest na wysokim poziomie, ale składniki, które są w tej glebie, nie były wyjałowione tak jak na innych polach, które się pryska. Robi petardę robotę, robi opryskiwacz na ten moment, nie? Mamy wlane, to jest pole 2,76 dokładnie. Mamy na 2,5 hektara cieczy, zalane również środka na chwast. I zobaczymy, jak to wyjdzie. Ma zostać nam na 30 arów w oprysku. 196 dokładnie litrów przy 2 barach i 6 na godzinę prędkości.